Dziś w podsumowaniu 6 spotkań ze Skwierzyńskiej. Odra Niemen nawiązuje w tym sezonie do swoich niechlubnych początków. Do tego, co działo się w ich premierowym sezonie daleko, ale i tak szorują po dnie tabeli. Brzmienie miasta wciąż ma szansę na medal i wygrało mecz, który wygrać musiało. Stowarzyszenie Odra Niemen Brzmienie Miasta 2-7. Insert odbił się od dołu tabeli drugiej ligi po tym, jak skorzystał z okazji i pokonał wyżej notowanych graczy 4 Conti Team. Okazją było to, że rywal na mecz stawił się w 6, czym skomplikował sobie walkę o medale. Insert Team 4 Conti Team 6-2. W 7, czyli co, pozbyliście się najsłabszych ogniw i w końcu wyszło granie, tak? A, jak to z czasem zazwyczaj bywa, na początku przychodzi dużo ludzi, teraz przyszło nas 7, daliśmy radę w 7. No, ich było 6, więc też nie ma się z czego cieszyć zbytnio, ale fakt faktem, że było pograne, piłka chodziła, no i jakaś tam komunikacja była, trochę nerwów było, ale poukładaliśmy to wszystko i udało się. Dlaczego tak słabo w tym sezonie? Czego słabo w tym sezonie? Myślę, że to jest kwestia tego, że gramy tylko ze sobą mecze tutaj na Skwierzyńskiej. Nie gramy poza, nie ma takiego zgrania i no co więcej. No, nie ma komunikacji, nie ma zgrania i przede wszystkim gdyby to zadziałało, to myślę, że bylibyśmy bardziej efektywni. Tracimy też głupie gole czasami. W obronie słabiej gramy, no. Trzeba przyznać. W Superlidze Baumit w meczu z Wolves stracił 2 punkty, ale mógł jeszcze więcej, bo przegrywał 3-5 na 3 minuty przed końcem. Pościg pozwolił im uzyskać remis. Baumit, Auto Wrocławiak Wolves, 5-5. Z wpadki Baumitu skorzystać chcieli gracze TB85, ale już do przerwy przegrywali z Goją 0-2. W 35 minucie było już 0-3 i wtedy Biali się obudzili. Niestety dla nich nie wywalczyli nawet remisu. TB85 Team Goja Wrocław 2-3. W starciu Melonika z Żarem Tropików zdecydowało jedno trafienie. Szarzy zadali tylko jeden celny cios, który znacznie przybliża ich do awansu.
Ekipa, która zdobywała już m.in. Puchar i Superpuchar Ligi, odskoczyła tym samym bezpośredniemu rywalowi do medalu. FC Melonik, Żar Tropików, 1-0. Skromna wygrana, ale wygrana. No, bardzo skromna, bym powiedział. No ale mecz był taki, jak było też widać, że każda drużyna mogła wygrać. Chłopaki mieli szans, my mieliśmy. No, nam się udało tak naprawdę dobrze przyłożyć nogę. Raz wpadło, dwa razy jeszcze. Też się udało dobrze przyłożyć nogę, bramkarz ładnie wybronił przeciwników, więc szczerze było na co popatrzeć. Nie, tragedii nie było, bywały gorsze mecze. Cel awans? Dobre pytanie. Cel jest zawsze taki sam, żeby grać jak najlepiej. Historia pokazuje, że jak awansujemy, to szybko spadamy. Więc to jest takie trochę sinusoidalne. Ale to sprawia, że co drugi sezon jest dobry, co drugi sezon są medale. Tak, to też jest prawda. Więc no, jak gramy na pewno o zwycięstwo. Wiemy, że Ogrodomania tam gra fajnie, zbierają chłopaki punkty. Ostatnio stracili, bo zremisowali. No, my też straciliśmy, mamy jeden mecz mniej w tym momencie. No, będziemy ich gonić, fajnie, bo gramy na koniec razem, więc może mamy nadzieję, że będą emocje zwycięstwa. Na koniec mecz, który końca się nie doczekał. Filmacherzy ograli Real Compensación po jednym trafieniu i to w dodatku z karnego. Mecz skończył się w 38 minucie, gdy na murawę padł gracz Spielmacherów i konieczne było wezwanie pogotowia. Na sugestie graczy Realu sędzia skończył ten mecz 1,5 minuty przed końcem i nie będzie on już dogrywany. Spielmacherzy Real Compensación 1-0. Kończymy informacją dla graczy Fantasy Premier League. Jeśli już grałeś i chcesz w tym sezonie grać w lidze organizowanej przez Wrocław, tym razem wymagane jest zgłoszenie swojego udziału do mnie mailem luki@wrocław.pl. Wszyscy zgłoszeni będą mieli szansę na koszulki piłkarskie od rssport.com.pl.